Zobaczmy, czy będziemy potrafili rozwiązać bardziej skomplikowany przykład niż ten, który robiliśmy w poprzednim filmie. Weźmy sobie taką funkcję 10x kwadrat dodać 12x dodać 20 dzielone przez x do trzeciej minus 8. No i chcemy tę funkcję rozłożyć na ułamki proste. Jak wiecie, podstawowa rzecz, o którą musimy zadbać, to żeby stopień wielomianu w liczniku był mniejszy niż stopień wielomianu w mianowniku. Tutaj mamy w liczniku wielomian kwadratowy, a w, licz... a w mianowniku wielomian trzeciego stopnia, a więc ten warunek jest już spełniony. Nie musimy się tym już dalej, dalej zajmować. Gdyby tak nie było, to tak jak w poprzednim filmie, musielibyśmy podzielić liczniki miano... przez mianownik, czyli wykonać dzielenie wielomianów i wydzielić ewentualnie tę część całkowitą. Tutaj mamy już ułamek, który spełnia ten warunek dotyczący stopni, więc możemy przystąpić od razu do rozkładania go na ułamki proste. Pierwszym krokiem w rozkładaniu ułamki proste jest rozłożenie mianownika na czynniki. Po to, żebyśmy wiedzieli, jakie mają być mianowniki tych ułamków, na które chcemy rozłożyć. A więc musimy ten wielomian, który mamy w mianowniku, rozłożyć na czynniki. W ogólności rozkładanie wielomian trzeciego stopnia na czynniki jest procesem dosyć złożonym. Na pewno dużo trudniejszym mi rozkładanie wielomianu kwadratowego, ale ten wielomian, który tutaj mamy, jest dosyć szczególny, ponieważ łatwo zgadnąć jeden jego pierwiastek. Zauważmy, że, no bo co to jest miejsce zerowe? To jest, co to jest pierwiastek? Pierwiastek to jest miejsce zerowe. Dla jakiego x to będzie równe 0? No zauważmy, że dla x równego 2 dostaniemy 0 w mianowniku, bo będziemy mieli 2 do 3, to jest 8, odjąć 8, czyli 0, czyli x równe 2 jest pierwiastkiem. Jest pierwiastkiem wielomianu x do 3 odjąć 8. A zatem w tym rozkładzie mianownika na czynniki wystąpi na pewno czynnik x minus 2. No i tutaj będzie jeszcze jakiś nieznany wielomian, który za chwilę znajdziemy. No a licznik pozostanie bez zmian. No jak teraz znaleźć ten wielomian, który tutaj yy, trzeba wpisać? No trzeba po prostu wykonać dzielenie. Tak. Trzeba podzielić wielomian x do trzeciej, odjąć 8, przez x minus 2. No więc podzielimy to pod kreskę. Ja tylko tutaj trochę inaczej sobie to zapiszę. Żeby zrobić to, uczynić to bardziej przejrzystym, to ja tutaj zostawię miejsce, bo nie mamy wyrazu kwadratowego, nie mamy wyrazu pierwszego stopnia, mamy dopiero wyraz liniowy minus 8 i to podzielimy na x odjąć 2. Tak to dzielimy. Można tych pustych miejsc nie zostawiać, ale ja to zrobię tak, żeby lepiej było widać o co chodzi. No więc pytamy, przez co trzeba pomnożyć x, żeby dostać x do trzeciej? No przez x kwadrat. No to x kwadrat zapisujemy w kolumnie wyrazów kwadratowych, gdzie zostawiamy puste miejsce. x kwadrat razy x to jest x do trzeciej. x kwadrat razy minus 2 to jest minus 2x kwadrat. Teraz trzeba odjąć. Pamiętamy, że ten minus... Dotyczy całej linijki. x do 3 minus x do 3 to jest 0. Od zera odejmujemy minus 2x kwadrat, czyli, do, czyli dostaje plus 2x kwadrat. Teraz tu nie ma czego przepisywać, bo, bo wyraz liniowy był równy 0. No i teraz patrzymy, przez to trzeba pomnożyć x, żeby dostać 2x kwadrat. No trzeba pomnożyć przez 2x. no To zapisujemy to w kolumnie wyrazów pierwszego stopnia. 2x razy x to będzie 2x kwadrat, 2x razy minus 2 to jest minus. 4x. Odejmujemy, musimy sobie zrobić więcej miejsca. Odejmujemy, 2x odjąć 2x kwadrat odjąć 2x 2 to jest 0, od 0 odejmujemy minus 4x, czyli mamy 4x. Teraz przepisujemy minus 8, no i przez to trzeba pomnożyć X, żeby dostać 4x, trzeba pomnożyć przez 4, czyli dopisujemy dodać 4. 4 razy x to jest 4x, 4 razy minus 2 to jest minus 8. Odejmujemy i zostaje nam 0. A zatem reszta z dzielenia wyszła 0. Jest to kolejne potwierdzenie, że rzeczywiście dwójka jest pierwiastkiem tego wielomianu, ponieważ wielomian x do trzeciej minus 8 podzielił się przez x minus 2 bez reszty. Jest to kolejne, czyli jest to kolejne potwierdzenie, że dwójka jest pierwiastkiem tego wielomianu. Czyli teraz już wiemy, co tutaj wpisać. Tutaj trzeba wpisać ten wynik dzielenia, który otrzymaliśmy. Więc ja przepiszę sobie jeszcze raz tę funkcję tam na dole, żebyśmy mogli dalej ją rozkładać na, na ułamki. Czyli mamy tak: 10x kwadrat plus 12x plus 20 podzielone przez x odjąć 2 razy x kwadrat plus 2x plus 4. Taki był wynik naszego dzielenia. No i teraz tę funkcję mamy rozłożyć na ułamki proste. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że trzeba jeszcze ten kwadratowy wielomian rozłożyć na czynniki. No i oczywiście jest, jest to prawda. Powinniśmy przynajmniej spróbować go rozłożyć. Okazuje się, że ten wielomian jednak nie da się rozłożyć, bo nie ma pierwiastków. Jest to tak zwany wielomian kwadratowy nierozkładalny, o czym łatwo się przekonać, obliczając na przykład deltę. Delta w tym wypadku będzie równa 2 do kwadratu, czyli 4. Odjąć 4 razy 1 razy 4, czyli 12, czyli 16. 4 razy 4, 16, czyli delta wychodzi minus 12, jest zatem ujemna. Ten, ten wielomian nie ma pierwiastków. Skoro wyróżnik jego, tego trójmianu kwadratowego jest ujemny, to, to znaczy, że ten wielomian nie ma pierwiastków, a zatem nie rozkłada się na czynniki. Więc ten mianownik nie da się już bardziej na, na czynniki rozłożyć. Więc musimy poszukiwać rozkładu na ułamki proste w tej postaci, którą teraz mamy. Więc pierwszy ułamek, no to będzie to, co już znamy, a przez x minus 2, to jest związane z tym pierwszym, czynniki, pierwszym czynnikiem mianownika tutaj, dodać, no i będziemy mieli drugi ułamek, gdzie będzie w mianowniku ten drugi wielomian nierozkładalny. W rozkładzie na ułamki proste mamy tylko Nierozkładalne wielomiany w mianowniku. No i w tym wypadku mamy nierozkładalny wielomian drugiego stopnia. A co trzeba wpisać w liczniku? W liczniku wpisujemy wielomian pierwszego stopnia. Mogliby się zapytać, no ale skąd, skąd to wiadomo? Otóż zasada jest prosta. Wielomian w liczniku musi być stopnia co najmniej o jeden mniejszego niż w mianowniku. Czyli w tym wypadku najogólniejsza postać takiego wielomianu to jest wielomian zerowego stopnia, bo w mianowniku mamy pierwszego stopnia, no to w liczniku możemy mieć wielomian zerowego stopnia, czyli stałą. Kiedy w mianowniku mamy wielomian drugiego stopnia, to w liczniku możemy mieć wielomian pierwszego stopnia. Ogólna postać wielomianu pierwszego stopnia to jest b razy x plus c, jakaś dowolna stała. No i w tej postaci teraz będziemy szukać yy, naszego rozkładu na ułamki proste. To, co musimy teraz zrobić, to znaleźć te stałe ABC. No i żeby je znaleźć, to postępujemy standardowo tak jak w poprzednio, czyli sprowadzamy prawą stronę do wspólnego mianownika. Lewą stronę możemy przepisać bez zmian, a prawą stronę musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli po prawej stronie mamy tak. Pierwszy. Ułamek musimy rozszerzyć przez x kwadrat plus 2x plus 4, czyli mianownik, może napiszę najpierw mianownik, jest taki sam jak po lewej stronie już, po prostu jest iloczynem tamtych dwóch mianowników. Czyli pierwszy ułamek rozszerzamy przez ten wielomian kwadratowy, czyli tutaj będziemy mieli a razy ten wielomian kwadratowy, 2x plus 4, a tutaj będziemy mieli dodać bx plus c, razy, no to przez co rozszerzyliśmy drugi, mianownik, drugi ułamek, czyli przez x odjąć 2. No i teraz mamy już mianowniki takie same, więc wystarczy, żeby liczniki były sobie równe. Czyli będziemy mieli takie równanie do rozwiązania. Plus 12x plus 20 równa się a razy x kwadrat plus 2x plus 4, dodać b x plus c razy x odjąć 2. Ledwo się mieści. No dobra. Czyli tak, poszukujemy tych naszych stałych a, b i c. I wiemy, że to równanie musi być spełnione dla dowolnego x. -a. No i można to rozwiązać na dwa sposoby albo wymnożyć ten wielomian po prawej stronie, pogrupować współczynniki względem potęg x -a i porównywać oddzielnie współczynniki przy poszczególnych potęgach, przy x kwadrat, przy x i współczynnik wolny, dostaniemy wtedy układ równań trzech równań na trzy b, abc i możemy go rozwiązać. No jest to trochę skomplikowane obliczeniowo. Więc ja wolę inną metodę, która również korzysta z tego, że to ma być spełnione dla dowolnego x-a, a więc możemy sobie dowolny x wstawić do tego równania no, i na przykład, po to, żeby to się wyzerowało, możemy wstawić x równe 2. Jak wstawię x równe 2, to ten czynnik się wyzeruje. Czyli w ogóle to nie wystąpi. Ten składnik tej sumy nie wystąpi. Wystąpi tylko ten składnik z a. Czyli będę mógł obliczyć a. Zobaczmy. Wstawmy x równe 2. Wtedy tutaj mam 10 razy 2 do kwadratu, czyli razy 4. Dodać 12 razy 2, dodać 20. Równa się a mnożone przez. 2 do kwadratu, czyli 4 dodać 2 razy 2, czyli 4 dodać 4. No i dodać 0, bo tamten składnik się zeruje. Czyli tak, po lewej stronie mam 40 plus 24 plus 20 to jest 84 równa się A razy 4 plus 4 plus 4, czyli 12. Po podzieleniu przez 7 dostaje A równa się, po podzieleniu 84 przez 12 dostaje A równa się 7. No dobrze, obliczyłem A. Teraz przez co, jaki x warto wstawić, żeby obliczyć na przykład C. Zauważmy, że jak wstawimy x równe 0, to wtedy wyzeruje nam się ten współczynnik przy B, A mamy już obliczone, czyli w równaniu wystąpi tylko C. No to wstawmy x równe 0. Czyli tak, po lewej stronie wszystkie składniki z X się wyzerują, czyli będzie tylko 20, równa się, y, równa się. A, czyli 7 razy 4, dodać, no b razy 0, czyli z tego nawiasu tutaj zostanie tylko c. c mnożone przez x jest 0, czyli zostanie tylko minus 2. Czyli tak, mamy 20, równa się 7 razy 4 to jest 28, odjąć 2c. Odejmujemy od obu stron 28, czyli mamy minus 8 równa się minus 2c. Czyli po podzieleniu przez minus 2, C jest równe 4. A zatem obliczyliśmy stałą C i do obliczenia została nam jeszcze tylko stała B. Żeby obliczyć B, no to możemy wstawić już dowolną wartość X. Byle tylko nie 0, bo, bo jak wstawimy 0, to B wypadnie nam z tego równania. No to najprościej chyba będzie, wydaje mi się, wstawić X równe 1. No to wstawmy sobie x równe 1 i zobaczmy, jakie równanie wtedy dostaniemy. Czyli tak, po lewej stronie będziemy mieli 10 plus 12 plus 20. 10 plus 12 plus 20 równa się, a po prawej, jak wstawimy x równe 1, to będziemy mieli a razy 1 plus 2 plus 4, czyli 7 razy 7, bo a jest 7 razy 7. I tutaj będziemy mieli B razy 1 plus c, a c jest równe 4, czyli będziemy mieli, będziemy mieli dodać b plus 4, a tam będzie 1 odjąć 2. No dobrze, czyli mamy takie równanie. No to tak, po lewej stronie mamy 42, a po prawej mamy 7 razy 7 to jest 49. 1 odjąć 2 to jest minus 1, czyli będzie minus b. Minus 4, czyli mamy 42 równa się 45 po odjęciu 4 odjąć B, odejmiemy od obu stron 45, czyli będę miał minus 3 równa się minus B. Podzielę przez minus 1 i dostanę, że B jest równe je, B jest równe 3, przepraszam, po podzieleniu przez minus 1, czyli B jest równe. B jest równe 3. OK? B jest równe 3, C jest równe 4, A jest równe 7. Mogę zatem wrócić do naszego rozkładu na ułamki proste, który miałem tutaj. Czyli A wyszło równe 7, B wyszło równe 3, a C wyszło równe 4. Czyli nasz rozkład na ułamki proste ma następującą postać ostatecznie, że to jest 7, Dzielone przez x, odjąć 2, dodać 3 razy x, dodać 4, dzielone przez x kwadrat plus 2x plus 4. I to jest ostateczna odpowiedź do naszego zadania. Czyli ta funkcja, od której zaczęliśmy, może być inaczej przedstawiona w tej postaci. Jeżeli sprowadzimy to do wspólnego mianownika, wymnożymy to, dostaniemy właśnie tę postać, od której zaczęliśmy.